Witajcie kochani w nowym filmie. Jest to pierwszy mój taki grudniowy film poświęcony zimowej wiosce. Środowy, tematyczny film, który mam nadzieję, że już Was tak delikatnie wprowadzi w ten okres naprawdę przedświątecznych przygotowań naszych mieszkań. Tak więc kochani, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, zasiadajcie wygodnie, a my zaczynamy. Jak co roku staram się przygotowywać moje mieszkanie w ten sposób, żeby było mi miło, żebym czuła takie ciepło, które właśnie delikatnie będzie mnie wprowadzało w ten okres świąteczny. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę od zeszłego roku powstała mi myśl, żeby stworzyć taką zimową wioskę u mnie na parapecie, w salonie, blisko choinki. Czynię to naprawdę z ogromną radością. Obiecałam sobie, że teraz co roku będę kupowała jeden ceramiczny domek. Domek LEDowy, który będzie różnych rozmiarów. Chcę, żeby rzeczywiście ta moja zimowa wioska nabierała kształtów i naprawdę wyglądała jak prawdziwa wioska. Wymyśliłam sobie oczywiście, że ma to być taki mój sposób na to, żeby gdzieś tam te dekoracje fajnie rozmieścić. Począwszy od płachty z kożuszka, którą gdzieś chyba na Allegro zamówiłam, i to stanowi jakby taką bazę, czyli to jest te płaty śniegu, ta cała połać, która pokrywa ziemię, i na tym kożuszku stawiam właśnie poszczególne dekoracje. W tym roku, jak i w zeszłym roku, bardzo dużo jeleni znalazło się w tej mojej zimowej wiosce. Mam też takie maleńkie LEDowe domki drewniane, które kupiłam na AliExpress, i powiem Wam, że naprawdę sprawdzają się. I tak jak już powiedziałam, będę starała się co roku, aby ten domek był takim taką klamrą właśnie, która będzie zamykała ten cały rok. Mam nadzieję, że ta wioska moja rozrośnie się naprawdę do fajnych rozmiarów. A jeżeli chodzi o światełka, to powiem Wam, że ja szukam inspiracji przez cały rok. Staram się jak gdyby przed świętami, stricte przed świętami, nie siedzieć, nie ślęczyć niepotrzebnie w internecie, szukać właśnie inspiracji, tylko na spokojnie przez cały rok gdzieś tam szperam, wymyślam sobie w głowie jakieś właśnie inscenizacje do tego, żeby na te święta, w ogóle na święta Bożego Narodzenia ładnie i fajnie przystroić mój dom. Zazwyczaj jest tak, że te ozdoby świąteczne po już świętach są wyprzedawane, ale też w ciągu roku one nie osiągają tak gigantycznych kwot jak tuż przed samymi świętami, ale to chyba jest logiczne, więc tutaj nawet nie muszę Wam tego tłumaczyć, bo sami zapewne zauważyliście, że te ceny nieraz przed świętami są po prostu obłędne. W tym roku również postawiłam na połączenie bieli z czerwienią. Powiedziałam Wam również w niejednym vlogu, że będę chciała tą czerwień wprowadzić do mojego salonu, co też czynię. I tym razem wymyśliłam sobie, że do tej całej mojej wioski dołączę skarpety. Skarpety takie, które kojarzą nam się również ze świętami Bożego Narodzenia, które, bo to chyba przyszedł taki, taka tradycja, powiedzmy, inspiracja ze Stanów, gdzie nad kominkiem wisiały skarpety takie ogromne właśnie na upominki od świętego Mikołaja, Gwiazdora, wherever. Różnie w różnych zakątkach świata nazywamy tego Dziadka Mroza. I tym razem właśnie postawiłam na biel i czerwień. Mam nadzieję, że to też właśnie wprowadzi troszeczkę ożywienia i koloru do tej mojej wioski, ale nie tylko do wioski, jak i też bardzo ładnie będzie wyglądała ta czerwień blisko choinki, bo zaraz oczywiście przy parapecie będę miała choinkę. Jeszcze nie wiem, w jakich kolorach w tym roku będę chciała ją ubrać, ale myślę, że na pewno z bieli nie zrezygnuję,
Nie wiem, czy połączę to ze złotem, czy ze srebrem i jeszcze jakiś akcent, może rzeczywiście to będzie czerwień, zobaczymy. Na pewno postaram się Wam nagrać taki filmik, w którym Wam pokażę wystrój mojego mieszkania, jak sobie je udekorowałam. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o światełka w tej mojej zimowej wiosce, to one przepięknie wyglądają zarówno w dzień, ale jeszcze bardziej wyglądają przepięknie właśnie wieczorem. Kiedy już nadchodzi zmierzch, ja odpalam właśnie świece, zapalam sobie światełka w tej mojej wiosce i wygląda to naprawdę obłędnie. To powoduje, że po całym takim ciężkim dniu, ja patrząc nawet na nią, naprawdę przenoszę się w jakiś zupełnie inny świat. I to nie jest na zasadzie takie, że ja do tego dorabiam jakąś ideologię. Absolutnie. Mnie takie małe, drobne rzeczy cieszą. To są, to jest ozdoba, to jest taka, wiecie, wisienka na torcie, która wykańcza zwykły parapet. A powiem Wam, że tak cieszy oko i tak mnie to uspokaja. Ja nie muszę mieć nie wiadomo jak wielkich kolorowych ozdób. Wystarczy mi właśnie ta śnieżno-biała wioska, która właśnie wycisza wszystkie moje zmysły i powoduje, że chce mi się tak naprawdę przebywać w tym pomieszczeniu. Moi kochani, cóż więcej mogę rzec? Tym właśnie akcentem, tą zimową wioską wchodzę delikatnie w okres przedświątecznych przygotowań. Być może i ta moja zimowa wioska zainspiruje Was do stworzenia we własnych domach coś na wzór tej mojej wioski, a być może sami stworzycie zimową kolekcję na swoich domowych parapetach. I tak już może kończąc, chciałabym, żebyście pamiętali, aby ten czas przygotowań naszych domów nie ominął przygotowań naszych serc. Bo cóż ważniejszego, piękniejszego może być, aniżeli nasze wnętrza. To, co mamy dobrego w środku, w naszych sercach i myślach, niech idzie w świat i przynosi ukojenie i radość innym. Bo cóż może być lepszą pożywką, aniżeli dzielenie się dobrem, miłością i empatią na drugiego człowieka. Tak więc, kochani, tym akcentem się z Wami pożegnam. Dziękuję Wam za Waszą obecność i mam nadzieję, że do następnego. Ciao!